łódzkie. 30-latka usłyszała 168 zarzutów łódzkie. Podrabiała recepty. Usłyszała 168 zarzutów. 30-letnia mieszkanka powiatu skierniewickiego usłyszała 168 zarzutów dotyczących podrabiania recept. Blankiety były podrabiane i realizowane od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku. 5 lat więzienia grozi 30-latce z powiatu skierniewickiego łódzkie, podejrzanej o podrabianie recept. Przedstawiono jej 168 zarzutów, czyli tyle, ile blankietów recept miała sfałszować i wprowadzić do obrotu. W październiku 2020 roku policjanci z Kierniewickiej Komendy w trakcie przeszukania do jednej ze spraw znaleźli receptę na lek nasenny z danymi jednej z praktyk lekarskich z powiatu skierniewickiego, co do której mieli podejrzenia, że może być podrobiona, relacjonowała Magdalena Studniarek ze skierniewickiej policji. Weryfikując autentyczność dokumentu, ustalono, że podrobionych recept może być więcej. W wyniku podejmowanych działań zabezpieczono łącznie 168 druków, poinformowała. Recepty, jak wyjaśniła Studniarek, były podrabiane i realizowane od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku. Podejrzana posługiwała się podrobionymi blankietami w aptekach w różnych miejscowościach, głównie na terenie województwa łódzkiego, podała. Jak ustalili policjanci, 30-latka w sposób nielegalny weszła w posiadanie blankietów i pieczątek jednego z podmiotów leczniczych oraz lekarza medycyny, przekazała.